W ostatnim czasie każdy kolejny tydzień w europejskiej polityce przynosi jakieś przełomowe zdarzenie. Coś, co może zmienić polityczne losy kontynentu. Oczywiście tym, co dziś ma największy wpływ na przyszłość, jest przebieg wojny, dostawy broni i sytuacja na froncie, ale w tle cały czas trwa polityczna rozgrywka o ciąg dalszy historii Europy. W tym materiale podsumowanie tego, co najważniejsze w tej sferze. Przywódcy Francji i Niemiec w towarzystwie premiera Włoch i prezydenta Rumunii pojechali do Kijowa. Jaki był wynik ich wizyty? Co ze sobą przywieźli? Ale zanim o tym warto przyjrzeć się sytuacji politycznej wewnątrz Francji. We Francji to prezydent ma największy wpływ na władzę wykonawczą, ale reformowanie państwa jest w praktyce niemożliwe bez większości w parlamencie, w Zgromadzeniu Narodowym. Wybory parlamentarne odbywające się po wyborach prezydenckich, w których zwyciężył Emmanuel Macron, miały potwierdzić jego mandat do rządzenia. Nie tylko do rządzenia w charakterze prezydenta, ale również jako reformatora. Macron ma ambicje zmieniania Francji. Tymczasem wybory parlamentarne przyniosły niespodziewany rezultat. Ugrupowanie wspierające prezydenta odniosło porażkę i straciło większość bezwzględną w parlamencie. Co prawda koalicja wspierająca prezydenta uzyskała najwięcej miejsc w parlamencie, jednak do zakładanego celu zapewniającego bezwzględną większość, czyli 289 deputowanych, zabrakło dużo, gdyż prezydent może liczyć na 245 szabel, czy w przypadku Francji może lepiej powiedzieć szpad. Podobnie jak w wyborach prezydenckich, o sukcesie mogą mówić środowiska do niedawna uważane za skrajne. Ponad 30% głosów oddano na lewicę Jeana-Luca Mélenchona, a Marine Le Pen zwiększyła liczbę deputowanych Frontu Narodowego z 8 do 89. Prezydent Macron musi szukać koalicjantów czy przekonywać deputowanych z innych ugrupowań, by wspierali jego rząd. Na początku musiał jednak przekonać rząd, a dokładnie premier Francji, by nie zrezygnowała. Nawet jeśli Macronowi uda się w końcu uzbierać większość, jego plany reform mogą być niemożliwe do zrealizowania. Trudno przypuszczać, by lewica wspierała plany podwyższenia wieku emerytalnego. Kłopoty w polityce wewnątrzfrancuskiej wpływają też na międzynarodową pozycję Emmanuela Macrona, którego ambicje do przewodzenia Europie objawiają się wygłaszanymi co kilka miesięcy planami strategicznej niezależności Starego Kontynentu. Koncepcję autonomii względem Stanów Zjednoczonych dość brutalnie zweryfikowała rzeczywistość, a teraz znacznie trudniej będzie przekonać Europę do wizji przywódczej roli Francji, gdy wewnątrz Francji kwestionowane jest przywództwo prezydenta. A to i tak prawdopodobnie zaledwie przedsmak tego, co czeka nas w kolejnych latach, bo Emmanuel Macron doprowadził do znacznego rozchwiania francuskiej sceny politycznej, jeśli chodzi o rzeczywistość. Po tym prezydencie, który przecież już pełni swoją drugą kadencję, no to mamy znacznie więcej znaków zapytania niż odpowiedzi, ale to już zupełnie inna historia. Wróćmy do Kijowa. Jakie były najważniejsze efekty wizyty zachodnioeuropejskich przywódców w stolicy Ukrainy? Oczywiście to, co piekielnie ważne, to sfera niejawna, dostawy broni, poufne rozmowy między przywódcami, ale to, co z politycznych kwestii wybija się na plan pierwszy, to zgoda zachodnioeuropejskich przywódców na nadanie Ukrainie statusu kandydata do Unii Europejskiej. A to trzeba również uznać za sukces m.in. polskiej dyplomacji. Ale zanim przejdziemy dalej, pozwólcie na krótką wstawkę sponsorowaną, bo partnerem tego odcinka Polityki Zagranicznej jest Cambly, platforma do nauki języka angielskiego. Platforma bardzo ciekawa, bo pozwalająca na naprawdę niezwykle łatwe nawiązanie kontaktu z nauczycielami, którzy są native speakerami, z ludźmi, dla których angielski jest ojczystym językiem. Wydaje mi się, że szczególnie w Polsce taka platforma może przydać się naprawdę bardzo wielu osobom, bo w Polsce uczymy języka raczej w sposób bardzo formalny. Nacisk stawiamy na gramatykę, a nie na zwykłą rozmowę. Ile znacie osób, które potrafią mówić w języku angielskim, ale boją się, czy też wstydzą się mówić. No a tutaj nic nie pomoże tak jak rozmowa, a nawiązanie rozmowy z nauczycielem za pomocą tej platformy jest naprawdę bardzo proste. Hello, how are you? Ważnym atutem Cambly jest to, że choć wszyscy nauczyciele to native speakerzy, to jednocześnie są to ludzie z całego świata. Być może macie problem ze zrozumieniem wybranego akcentu, np. osób z Afryki Południowej, czy konkretnego miejsca w Stanach Zjednoczonych. Za pomocą Cambly możecie połączyć się z nauczycielem z właśnie tych miejsc. Nie trzeba umawiać się na lekcję. Wielu nauczycieli jest online w każdym momencie. Jeśli macie ochotę na lekcję, możecie ją zacząć. Jeśli jesteście ciekawi, jak to działa, w opisie znajdziecie link do 15-minutowej darmowej próbki. Będziecie mogli zalogować się na platformie, zadzwonić do któregoś z nauczycieli i po prostu wypróbować to narzędzie. Wracajmy do materiału. Prezydent Polski wyszedł z inicjatywą zabiegania o nadanie Ukrainie statusu kandydata do Unii Europejskiej 28 lutego, 4 dni po rozpoczęciu rosyjskiej inwazji, w czasie gdy każdy z nas, wstając z łóżka i sięgając po telefon, zastanawiał się, czy Kijów jeszcze się broni, opublikowano list podpisany przez 8 prezydentów europejskich państw nawołujący do stworzenia szybkiej ścieżki dla Ukrainy. Idea ta uzyskała ponadpartyjne poparcie wśród polskich europosłów. Przez wiele tygodni sprawa mogła wydawać się być oderwana od rzeczywistości. Przywódcy Francji czy Niemiec wyraźnie się od niej dystansowali, ale presja wywierana z jednej strony przez część państw, a z drugiej strony przez instytucje unijne, gdyż zarówno Parlament, jak i Komisja Europejska opowiedziały się za nadaniem Ukrainie statusu kandydata, doprowadziły do tego, że Paryż i Berlin zgodziły się z takim spojrzeniem. Oczywiście ze znaczeniem statusu kandydata nie ma co przesadzać. Nadanie go wcale nie oznacza błyskawicznej drogi do członkostwa, ale tej decyzji, którą formalnie zatwierdza Rada Europejska, nie można też bagatelizować. Ma to dla Ukraińców istotne znaczenie symboliczne, daje nadzieję na europejską przyszłość Kijowa, a reszcie kontynentu pokazuje, że w ważnej politycznie sprawie, przy szerokim poparciu, można wepchnąć europejską politykę na określone tory, jeśli nie wbrew Niemiec i Francji, to na pewno bez szczególnej pomocy ze strony państw gospodarczo i politycznie dominujących w Unii. Ale tutaj koniecznie musimy zatrzymać się na chwilkę przy stanowisku Niemiec, ponieważ zdaniem niemieckiej prasy, przy okazji dyskusji na temat ewentualności członkostwa Ukrainy w Unii Europejskiej, niemieckie państwo będzie chciało podjąć próbę przeforsowania zmian procesu decyzyjnego w ramach Unii Europejskiej, tak by zabezpieczyć swoje interesy. Na czym te zmiany miałyby polegać? Zdaniem Süddeutsche Zeitung Niemcy warunkują wsparcie dla Ukrainy w Unii m.in. od rezygnacji państw z prawa weta w kwestii polityki zagranicznej czy zwiększenia liczby niemieckich europosłów. Tutaj ponownie pojawiają się obawy o zmianę europejskiego układu sił w razie włączenia Ukrainy do Unii w związku z jej rozmiarem. Krótki cytat. Pytanie stałoby się bardziej wybuchowe, gdyby dołączyła Ukraina, która razem z 44 milionami mieszkańców jest jednym z państw średniej wielkości, jak Polska i Hiszpania, i miałaby duży wpływ na równowagę w Unii Europejskiej. Więcej o tej kwestii w tym materiale. Sygnały o tym, że Niemcy chcą zmian, które mają ograniczyć rolę jednomyślności w podejmowaniu decyzji w ramach Rady, wypływają bezpośrednio od członków niemieckiego rządu, a rozmowy na ten temat mają się rozpocząć już na dzisiejszym szczycie. Warto pamiętać, że już teraz lwia część decyzji podejmowana jest poprzez tak zwaną podwójną większość, czyli minimum 55% państw członkowskich, które reprezentują co najmniej 65% ludności Unii Europejskiej. Skoro jesteśmy już przy Niemczech, w ostatnich dniach polityka energetyczna tego państwa wzbiła się na nowy poziom absurdu. Staram się nie używać w programach takich określeń, ale tutaj inne zwyczajnie nie pasują. W odpowiedzi na wizytę w Kijowie Rosjanie ograniczyli dostawy gazu do Europy Zachodniej, w tym m.in. do Niemiec. Rząd federalny podjął więc decyzję o uruchomieniu rezerwowych elektrowni węglowych. Absurd tkwi w tym, że pełni klimatycznych frazesów politycy informują o wznawianiu prac elektrowni węglowych, jednocześnie wygaszając elektrownie atomowe. W badaniach opublikowanych przez Foreign Policy już 65% Niemców opowiada się za kontynuowaniem prac elektrowni atomowych, ale według rządowego planu ostatnie takie elektrownie w Niemczech zakończą pracę do końca tego roku, co w obliczu wojny, rosyjskiego szantażu energetycznego i konieczności drastycznej zmiany kierunku niemieckiej polityki energetycznej jest zwyczajnie nieracjonalne. Jesień i zima mogą być w Europie bardzo trudne. Wróćmy jeszcze do statusu kandydata do Unii Europejskiej, bo tutaj Ukraina, co zupełnie zrozumiałe biorąc pod uwagę okoliczności, skoncentrowała na sobie uwagę tak, że umknąć może to, że pozytywną opinię Komisji Europejskiej otrzymała również Mołdawia, ale zdaniem Brukseli na taki status nie zasługuje jeszcze Gruzja. W odpowiedzi na decyzję komisji w Tbilisi odbyła się wielka demonstracja pod hasłem Do domu, do Europy. AFP szacuje, że brało w niej udział 120 000 osób. Wierzyliśmy w Europę bardziej niż ktokolwiek inny, napisali demonstranci w specjalnym oświadczeniu. Teraz, gdy najważniejszy krok na naszej europejskiej drodze jest tak blisko, mamy nadzieję, że i wy w nas uwierzycie, podkreślili. Lider rządzącej partii powiedział z kolei: rozumiemy, że Gruzja nie poświęciła się wystarczająco, tak jak Ukraina czy nawet Mołdawia, by otrzymać ten status dzisiaj. Rozumiemy, że poświęcona krew przelana 14 lat temu czy 30 lat temu, a także 300 000 osób wewnętrznie przesiedlonych niestety już straciły znaczenie dla naszych europejskich partnerów. W wypowiedziach gruzińskich polityków widoczne jest wielkie rozczarowanie, ale nadal obecna jest też nadzieja. Prezydent Gruzji opublikowała w mediach społecznościowych apele do przywódców Europy, licząc na ich poparcie. Czy wielka demonstracja będzie w stanie wpłynąć na decyzję w Unii Europejskiej? W tej kwestii rekomendacja Komisji to jedno, ale ostateczna decyzja należy do Rady, czyli do państw członkowskich. O tym przekonamy się w ciągu najbliższych godzin. Tymczasem Rosjanie kontynuują groźby eskalacji konfliktu. Teraz koncentrują się one na Litwie z powodu sankcji, które nałożyła na Rosję Unia Europejska, a które Rosja nazywa blokadą Kaliningradu. Unijne sankcje obejmują m.in. zakaz tranzytu kolejowego stali i wyrobów z metali żelaznych. Rosjanie wykorzystują pretekst do kolejnych gróźb. Ministerstwo Spraw Zagranicznych zapowiedziało kroki odwetowe. Rzeczniczka resortu zapowiedziała, że będą to działania praktyczne, a nie dyplomatyczne. Kroki, które podejmie Rosja, mogą mieć poważne skutki dla ludności Litwy, grożą Rosjanie. Litwinów wspiera zarówno Unia Europejska, jak i Stany Zjednoczone. Unia podkreśla, że Wilno nie robi niczego na własną rękę, a jedynie stosuje unijne sankcje, które dotyczą tylko wybranych sektorów gospodarki. Departament Obrony USA potwierdził żelazne zobowiązanie względem Litwy, która jest oczywiście częścią Sojuszu Północnoatlantyckiego. Skoro jesteśmy już przy Litwie, warto przytoczyć dość osobliwą informację z Financial Times. Otóż kanclerz Niemiec Olaf Scholz zapowiedział przeznaczenie dodatkowych 3500 żołnierzy właśnie do wsparcia obrony Litwy. Ale gdy polityk wrócił do kraju, okazało się, że żołnierze ci mieliby stacjonować nie na Litwie, a w Niemczech. Zdaniem Berlina tak będzie łatwiej ze względów logistycznych. Federacja Rosyjska w sposób zadziwiająco otwarty komunikuje, że głód, który może dotknąć Afrykę czy Bliski Wschód, jest elementem planowanych działań. To rzecz jasna oczywiste, ale przyznawanie się do tego to nowy poziom cynizmu. Jedna z głównych postaci rosyjskiej machiny propagandowej, szefowa Russia Today, Margarita Simonian, powiedziała podczas forum ekonomicznego: wiecie, jest taki bardzo cyniczny żart, albo raczej wołanie. W Moskwie słyszałam to już kilka razy od różnych osób. Brzmi tak: cała nasza nadzieja jest w głodzie. Zdaniem Simonian głód może zmusić Zachód do zniesienia sankcji. A skoro jesteśmy już przy forum ekonomicznym organizowanym w Petersburgu, uwagę zwróciło zachowanie prezydenta Kazachstanu. Tokajew w obecności Putina stwierdził, że nie ma zamiaru uznawać niepodległości samozwańczych republik z Donbasu, a Radio Swoboda poinformowało, że prezydent odmówił też przyjęcia rosyjskiego orderu. Rosjanie blokują kazachską ropę, w odpowiedzi Kazachstan blokuje 1700 wagonów z rosyjskim węglem. Relacje sojusznicze dość ewidentnie nie znajdują się w najlepszym momencie. W Rydze odbył się kolejny szczyt inicjatywy Trójmorza, która stoi przed wielkim wyzwaniem, bo z jednej strony rzeczywistość potwierdza konieczność budowania infrastruktury na osi północ-południe, szczególnie infrastruktury energetycznej, ale z drugiej strony bliskość wojny, jak również niepewny stan światowej gospodarki może odstraszać inwestorów. Inicjatywa Trójmorza skupia 12 państw położonych między Bałtykiem, Adriatykiem i Morzem Czarnym i ma praktyczny charakter. To konkretne projekty w sferze transportu, energetyki czy gospodarki cyfrowej, które mają zmniejszyć rozbieżność w zaawansowaniu połączeń infrastrukturalnych między wschodem a zachodem Europy. Problem w tym, że zdaniem prezes BGK dziś potrzeba na to 650 miliardów euro. Jeśli jesteście ciekawi, jakie konkretne projekty mają być realizowane w ramach inicjatywy, zachęcam do zajrzenia na stronę. W Polsce mają to być np. korytarz kolejowy Amber i dalej do państw bałtyckich, połączenia gazowe czy rozbudowa gospodarki związanej z dronami. Tegoroczny szczyt był zdominowany oczywiście przez wojnę. Ukraina od kilku lat zabiegała o członkostwo w inicjatywie, ale odpowiedź była zawsze ta sama. Trójmorze jest inicjatywą członków Unii Europejskiej. W nowych okolicznościach stworzono nowy status partnerstwa uczestniczącego. Zdecydowanie największą zaletą Trójmorza zdaje się być technokratyczny charakter współpracy. Połączenia drogowe, kolejowe, energetyczne, wspólne platformy sieciowe to projekty obiektywnie dla regionu korzystne i to już widać na przykład w kwestii połączeń gazowych. Z kolei największym problemem inicjatywy są cały czas zdecydowanie zbyt małe środki w stosunku do potrzeb i brak wsparcia, na jakie chyba Trójmorze liczyło. Na przykład podczas szczytu Amerykanie zadeklarowali wsparcie w wysokości $300 milionów i abstrahując od wysokości wsparcia, ta sama instytucja o tej samej kwocie informowała już w grudniu 2020 roku. Chciałbym Waszą uwagę skierować jeszcze na chwilę na Radę Ambasadorów RP. Podczas kilkudniowego zjazdu z polskimi dyplomatami spotkał się prezydent, premier czy oczywiście minister spraw zagranicznych. Wszystko po to, by zarysować nowe priorytety i cele polityki zagranicznej. Sprzeciw wobec wszelkiej postaci imperializmu, legalizm rozumiany jako poszanowanie prawa międzynarodowego oraz demokratyczny charakter stosunków międzynarodowych to trzy imperatywy polskiej polityki zagranicznej, stwierdził na przykład minister Rau. W opisie filmu znajdziecie linki do wypowiedzi premiera czy prezydenta. Zachęcam. Nadchodzą absolutnie przełomowe dni dla europejskiej polityki. Szczyt Rady Europejskiej, który rozpoczyna się dzisiaj, ale przede wszystkim szczyt NATO, który odbędzie się w przyszłym tygodniu. Szczyt NATO z Madrytu, który ma przynieść taką długoterminową odpowiedź Sojuszu Północnoatlantyckiego na nową rzeczywistość strategiczną. Najbliższe dni przyniosą nam bardzo wiele odpowiedzi. Gdzie znajduje się Europa, gdzie znajduje się Zachód? 4 miesiące po rosyjskim ataku na Ukrainę. I mam nadzieję, że efekty tych politycznych rozgrywek będziecie śledzić razem ze mną. Serdecznie zachęcam, żebyście wybrali się w tę niezwykłą podróż razem ze mną. Bardzo, bardzo dziękuję Wam za to, że wspieracie rozwój kanału Polityka Zagraniczna. Powstawanie tego programu nie byłoby możliwe bez Was. Bardzo dziękuję. Dziękuję Wam za uwagę i trzymajcie się. Do następnego razu.